Czyżby ten kierowca zorientował się, że zapomniał wyłączyć żelazko? Nawet jeżeli się zorientował, to ja zadaję pytanie, jak można w tak głupi sposób wykonać taki manewr? Mógł doprowadzić do potwornego wypadku. Takie zderzenie boczne w jego przypadku mogło zakończyć się śmiercią. Ten Mercedes dostawczy jadący prosto, no, mógł przyładować w bok Audika. Panie kierowco. Nawet jak się zapomni skręcić, to nie ryzykujmy własnym życiem. Droga trzypasmowa, dwa pasy do jazdy na wprost, jeden do skrętu w prawo. No ale takim Nissanem GTR nie da się jechać normalnie. Nie da się stać za innymi kierowcami. Trzeba być pierwszym przed skrzyżowaniem. Dlatego kierowca tnie pasem do skrętu w prawo do końca. A następnie przez linię ciągłą przejeżdża na pas do jazdy na wprost. Przejeżdża przez przejście dla pieszych, ustawia się za linią świateł. To był bardzo chamski manewr. No wygrał zawody. Taki wyjazd ze stacji paliw na drogę wielopasmową pewnie by Państwu nie przyszedł do głowy. No, bardzo oryginalny wyjazd, bo pod prąd. No, przecina ten kierowca linię ciągłą, przecina najpierw dwa pasy, potem powierzchnię wyłączoną z ruchu. No i już jest na wiadukcie. Prosto, łatwo, tylko niezgodnie z przepisami. Mandat nawet za 1000 zł należy się dla tego kierowcy.